Nasza ojczyzna musiała swoją wolność przez ostatnie wieki, tak się historia niestety ułożyła, okupić wieloma ofiarami. Tutaj mamy właśnie takie ofiary, 46 osób z powstania listopadowego. Można powiedzieć za słowami pierwszej brygady, o ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi, przelanych łez. Właśnie taka była droga do niepodległości przez 150 lat. Taka była polska droga do niepodległości, którą mamy dzisiaj. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać o ofiarach, o naszych przodkach, którzy ponosili największe ofiary, jakie ponieść można, czyli ofiarę życia. Wielką wartością, którą doceniają tylko ci tak naprawdę chyba, którzy jej nie mieli, jest wolne państwo, wolne własne państwo. Starajmy się docenić, my, którzy w wolnym państwie żyjemy, tę wielką wartość, o którą my nie musimy dzisiaj na szczęście z bronią w ręku walczyć, ale nasi przodkowie musieli ginąć, ale my musimy walczyć o jej umocnienie, tej właśnie niepodległości naszej ojczyzny, swoją pracą, swoją mądrością, swoją postawą, swoją miłością do ojczyzny.